słychać chłopaku? Co się dzieje dzieciak? Co słychać jak leci? Ziom na twoich śmieciach? Czy przody, czy plecach? Siemano, z tej strony Dekeria, witam was w kolejnym odcinku. Dziś troszeczkę taki nietypowy odcinek. A mianowicie chciałem wam przedstawić taką stronkę. Stronka nazywa się InnoWoods, chyba dobrze przeczytałem. Link oczywiście macie w opisie. Jest to taka troszeczkę gra, troszeczkę taka stronka, znaczy no, głównie jest to strona, ale można ją tak spostrzegać jako gra. Mamy jakiegoś kolesia, możemy sobie wybrać jak on wygląda. O, powiedzmy, że nie tamten fajnie wyglądał. Z tą brudką. Widzicie, mam ekwipunek. Mam miejsce na maskę, na kamizelkę, na ubranie, na broń i tutaj różne dodatkowe rzeczy, takie jak apteczka, jedzenie, picie i jakieś potrzebne rzeczy. Ale po co to wszystko? No, po to, żeby po prostu... Znaczy, robimy to po to, żeby wyposażyć go na jakąś daną sytuację, może tak powiem. Mianowicie, tu już wchodzi nasza kreatywność. Załóżmy, że chcemy wyposażyć gościa na wojnę. Bierzemy wszystko pod wojnę. Kamizelkę, mundur, wszystko. Ale załóżmy, że chcemy sobie wyposażyć go na atak zombie. I tym się dzisiaj zajmiemy. Mianowicie, znalazłem tą stronkę na jednej z grup społecznościowych na Facebooku. I tam właśnie ludzie wklejali sobie swoje linki. Tutaj można zapisać, tutaj jak wiemy save image, to zapisujemy sobie naszego gościa i nasz ekwipunek i po prostu robili sobie taki mini konkurs, kto zrobi lepszy ekwipunek na atak zombie. I my dzisiaj również tak zrobimy, będziemy się wzorować na programie i również grze komputerowej, nawet nie tylko komputerowej, no nie tylko, The Walking Dead. Będziemy się stosować właśnie na pod tą po ten film, że tak powiem. Będziemy się głównie pod film stosować. I tak będziemy wyposażać naszego gościa. Ale przechodząc już do rzeczy. Po prawej stronie mamy tutaj listę. I klikniemy sobie na tak jakby pod stronę. I tutaj właśnie w tym okienku zobaczymy assault. I tutaj wyświetlą się nam itemki. I co jest jeszcze najważniejsze? Tutaj, Total White. Czyli kilo. Ile nasze wyposażenie waży? No bo to jest bardzo ważne, wiadomo, jeśli będziemy biegać pomiędzy zombie, no to nie będziemy biegali z 30 czy 40 kilowym toborem. Dobra, więc zaczynamy. Jeśli ktoś nie ogląda w serialu The Walking Dead, ja będę mniej więcej przybliżał, o co chodzi. Więc tak, pierwszy mamy assault i tutaj mamy bronię. W świecie panowanym przez zombie w The Walking Dead, no, bronie są potrzebne. Nie powiem, że nie. Ale nie są one tak bardzo potrzebne. Dlaczego? Znaczy nie, może inaczej. Są potrzebne, ale nie do ataku zombie. Dlaczego? Dlatego, że gdy zaczniemy strzelać brońmi, czy jakąkolwiek bronią, po prostu w naszą stronę zacznie iść. No po prostu tam, gdzie zaczniemy strzelać, jest chaos. A chaos przyciąga zombie. Więc to wypad. To są dodatki do broni wypad. I tutaj są granaty. Granaty są przydatne. Mamy tutaj różne wybór granatów. Mam tutaj koktajl mołotową, chyba wiecie co to jest. Tutaj jakieś inne rzeczy. Niestety nie znam angielskiego na tyle dobrze, że mam wszystko tłumaczyć. I tutaj mamy na przykład flashbangi i inne tutaj rzeczy. Dobra. Tutaj coś mi się chyba zbugowało, bo tutaj jeszcze wyżej gdzieś było, pamiętam coś. Ale dobra. Co my tu możemy wziąć sobie? O, wyjmiemy sobie to High Explosive, czyli spory wybuch. Lewym przyciskiem myszy najeżdżamy, klikamy, przesuwamy, kładziemy. Jeśli chcemy to anulować, prawym przyciskiem myszy. Co jeszcze tu możemy wziąć? Możemy sobie chyba to wszystko, jeśli chodzi o granaty. Reszta nam jest niepotrzebna, tak myślę. Smoke i inne rzeczy niepotrzebne. LMG, karabiny maszynowe, już chyba takie cięższe. Niepotrzebne. I tutaj, to jest bardzo ważna rzecz, to jest bardzo potrzebne. Weźmiemy sobie jakiś nóż. Weźmiemy sobie ten nóż. Po co jest nam potrzebny nóż? Żeby zabić zombie w The Walking Dead, trzeba po prostu trafić w głowę lub... No tylko trafić w głowę. Innym sposobem nie da rady zabić zombie. Możemy strzelać w nogi, klatkę piersiową, ale to nic tam nie da. I to na razie tyle. To i misk. I tutaj się zaczyna przygoda.
To jest do paintballu. To i to, nie wiem, to jest chyba coś, to na pewno nie wiem co to jest, ale to jest chyba paralizator, a to minigun. To są oczywiście kusze. I my oczywiście weźmiemy sobie kusze. Dlaczego? Po pierwsze cicha, po drugie szybka. Jedną z postaci w The Walking Dead jest Daryl, którą chyba dobrze widziałem Daryl. I on właśnie używa kuszy. Jest to jedna z mocniejszych, no chyba nawet, może nie najmocniejsza, ale jedna z mocniejszych postaci w grze. W grze chyba również, ale w serialu. Niczego się nie boi. Jest po prostu taki, nie wiem, Rambo w The Walking Dead, czy tak powiem. Dobra. Tutaj Misk Pistols. To na pewno nam się przyda. Tylko czy to możemy sobie jakieś pakować? Tak, weźmiemy sobie Glocka. O, nieduża waga i okej. Okay. Jeśli mamy Glocka, to będą potrzebne do tego do naboju. Tu mamy snajperki. Tu mamy wyrzutnie rakiet, niepotrzebne. Shotguny, SMG i amunicję. Amunicję na pewno weźmiemy. Nie wiem, którą, kurde, powiem szczerze. Chyba to, 45 mm? Nie wiem, załóżmy, że to. Na razie pakujemy sobie tutaj. Ale tylko na razie. I dlaczego? Zaraz. Po kolei. Dalej mamy tutaj jakieś wcześniej jakieś rzeczy, tutaj dodatki do broni, których my nie mamy. Tutaj jest ubranie, ale to są kamizelki. Weźmiemy sobie jakąś, o, tą. Nie ciężka i dobra. Tylko czemu ten gościu nam się nie zmienia? Powinien się nam zmieniać. A nie, dobra. Jak ubierzemy kamizelkę, to nie. Armor i bugs. To są plecaki. Weźmiemy sobie jakiś nie. O, ten nie jest ciężki i kładziemy go tutaj. Jeśli położymy tutaj plecak, automatycznie świetla nam się tutaj miejsce, gdzie możemy kładzić więcej rzeczy. I to przenosimy sobie tutaj. Fakt. I tutaj ubrania. Jak ubierzemy sobie naszego gościa, to już jak my chcemy. Ja sobie wezmę go jakoś na czarno, albo nie. Może tak, bo nie za to. Tak go ubiorę. O. I gitara. Mi się podoba. Chyba, dobra. Ace, czyli okularki. No, kto wizor niepotrzebny, takie inne, opaska na oko, też niepotrzebna. Weźmiemy sobie takie. Będą nam schronić. Nie wiem przed czym, ale przed czym na pewno. I tutaj mamy hełmy, różne inne rzeczy. Myślę, że weźmiemy sobie może jakąś czapeczkę. No nie, to nie. Na pewno jakąś czapeczkę, nie będziemy brali hełmu. Więc jakąś czapeczkę. O! Ta jest fajna czapeczka. No, ta może być czapeczka. Dobra, i maski. O, na przykład tą weźmiemy sobie. O, to jest bardzo fajna maska. I tutaj jak widzicie. O, nie, ta musi być. Taka troszeczkę. Okej, a to jest maska, ale no ona w horrorach głównie jest po to, by straszyć ludzi. I. Ale nie, weźmiemy sobie to. Dobra. I tutaj mamy różne chusty, inne tego typu rzeczy, reklama aut. Ja się tylko wyłączę, to jest niepotrzebne. I okej. Okay. Lecimy dalej. Gdzie my coś wiemy? Jedźmy w maski. To medykamenty. Okej. Okay. Bierzemy sobie na pewno torbę doktorską. Doktorską, no po prostu torbę, gdzie są wszystkie rzeczy. Do tego weźmiemy sobie bandaże. Weźmiemy sobie gdzieś tu było lekar. O! Antybiotyki to są, chyba. Coś tu jeszcze bym wziął, coś tutaj jeszcze pamiętam brałem. Ale jak na razie to chyba wszystko. Odher. Tu są bardzo ważne rzeczy. Mianowicie. Śpiór. Flara. Tak, flary damy tutaj. I lecimy dalej. Latarka. Tawo jest. Lekka. Baterie. To latarki. Nie wiem co to jest, to. I lecimy dalej, lecimy tutaj, nie, to nie, kompas, myślę, że się przyda. No, toalet, papier to nie za bardzo. Mapa też myślę, że się przyda. To jest jakiś chyba młotek, to na pewno się też przyda. I co dalej, co my tu dalej? Nie, myślę, że tutaj to wszystko i na razie zbędnych rzeczy nam niepotrzebna. To nie wiem co to jest, nie pytajcie mnie. To są jakieś naszywki czy coś tego typu rzeczy, nie wiem.
I to są torby. Weźmiemy sobie torbę tą. I tutaj widzicie, już również mamy że odblokowane sloty na rzeczy. I radio. Na pewno to weźmiemy sobie. I to wszystko, jeśli chodzi o radio. Tutaj kolejna rzecz, gdzie możemy sobie wpakować jakieś rzeczy. To nie. To jest brzydkie. To jest samo. Też. To weźmiemy sobie to. No, nie. To weźmiemy. O, to mi się podoba. I tutaj również blokowaliśmy sobie sloty. Lecz trzeba pamiętać o... o... tutaj właśnie. Wagę, o wadze. No tu są jakieś bomby. To można się przydać. Do czego? Nie wiem. Do... no, zdecydowania może jakieś drzwi, jakiegoś wejścia. Coś tego typu. Zdjęłem sobie C4. I zrobimy. Dobra, ale ja co? O, jedzenie właśnie. Coś mi nie pasuje. Na pewno czekolada, jeśli spadnie nam cukier. Na pewno woda. Nie wiem, czy to się różni, weźmiemy to. Na pewno jakieś owoce. To są, znaczy, no tak, to są owoce, chyba. Powtarzam, chyba. Na pewno coś w puszce. Myślę, że to. I o, to można też wziąć. Jest taka flaszka jakby na nalania wody. Nie wiem, co się nazywało, ale już nie pamiętam. I dobra. Co my tu jeszcze możemy sobie wpakować? To nie. Sikierę. No, przydałoby się. I chyba weźmiemy ją. Ale nie możemy tutaj. Tu to gdzieś musimy. O, możemy tutaj, dobra. Czyli możemy tutaj do pas embed. A się zastanawiam się, do czego jest ten pas. Okej, to nie, to nie. To nie, to nie, to nie, to nie. Tutaj coś nie. Medykamenty. No to też. Dobra. To chyba wszystko. To dobra, więc tak na szybko skleiliśmy jakąś tutaj postać na atak zombie. Myślę, że kurczę, fajna zabawa jest takie coś, można sobie pokombinować. Różne rzeczy pokładać, potem zmieniać. No różne rzeczy można to robić, nie tylko jak mówiłem już na atak zombie, ale na przykład na wojnę, nie, w Iraku gdzieś. No można tu już naprawdę, jedynie co nas ogranicza to własna wyobraźnia. Dobra, nie przedłużając, myślę, że odcinek się bardzo podobał. Jeśli macie ochotę, możecie również zrobić swoją własną postać zupełnie za darmo. Link macie w opisie. I jeśli macie już ochotę, możecie wkleić sobie... Możecie wkleić w opis tego filmu linki ze zdjęciami. Właśnie oto tych rzeczy, po prostu naszego ekwipunku. Jeśli chcemy sobie zapisać, dajmy save image. Chyba dobrze to czytam. Ja sobie zeszło na pulpit. Otwieramy i mamy zapisaną naszą tutaj postać i nasze rzeczy. Nie, tutaj jeszcze sporo miejsca mamy, ale waga jest dosyć spora, nie wiem jaka to była waga. O, 20 kg, równo 20 kg, to spora waga, jeśli mamy latać pomiędzy zombie, no to myślę, że średnio to widzę. Dobra, więc bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku i zapraszam już na kolejne. Trzymaj się, cześć. I'm a Trumpster, motherfucker.